Rozwiąż równanie kwadratowe. Minus x kwadrat plus 8x równe 1. Więc przypomnę może wzory na pierwiastki równania kwadratowego. Otóż jeżeli mamy równanie kwadratowe w postaci ogólnej, czyli ax kwadrat plus bx plus c równe 0, czyli nie wiadomo to jest x, ona występuje w kwadracie i jako wyrażenie liniowe. No i ABC to są jakieś tam współczynniki. No to wtedy tak. Najpierw liczymy wyróżnik równania kwadratowego, czyli deltę. To jest b kwadrat minus 4ac. No i wzory na pierwiastki są takie. X1 równa się minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. I x2 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. To są te wzory. No i teraz wracamy do naszego równania. Więc widzimy, żeby rozpoznać, co to jest a, co to jest b, co to jest c, równanie powinniśmy mieć właśnie w takiej formie, że wszystko jest po jednej stronie równania. Czyli tutaj musimy tę jedynkę przenieść na lewo, czyli od obu stron odejmujemy 1. No i nasze równanie przybiera postać minus x kwadrat plus 8x minus 1 równe 0. Aha, no i teraz tak, prawda? To jest a, czyli a jest równe minus 1. To jest b, czyli b jest równe 8. No i to jest c, czyli c jest równe minus 1. No dobrze, to teraz możemy liczyć. Wyróżnik to jest tak, delta, czyli b kwadrat, czyli 8 do kwadratu, minus 4 razy minus 1 razy minus 1. Czyli to jest 8 razy 8, to jest 64, minus, 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 czyli będzie minus 4, czyli 60. Pierwiastek z delty to jest pierwiastek z 60. No, jakoś troszeczkę możemy tutaj sobie to uprościć, bo 60 to jest 4 razy 15. Czyli to jest pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 15. No i to jest 2 pierwiastki z 15. No i teraz jakie są te rozwiązania? No, x1 równe minus b, czyli minus 8 plus 2 razy pierwiastek z 15 przez 2 razy minus 1. Czyli to jest minus 8 plus 2 pierwiastki z 15 przez minus 2. Czyli to jest minus 8, może tak napiszmy, przez minus 2 plus 2 pierwiastki z 15 przez minus 2. Czyli to jest 4 minus pierwiastek z 15. No tutaj to się skraca. Czyli 4 minus pierwiastek z 15, a drugi pierwiastek x2 równa się minus 8 minus 2 pierwiastki z 15 przez minus 2. Czyli to jest minus 8 przez minus 2 minus 2 pierwiastki z 15 przez minus 2. I to jest 4 plus pierwiastek z 15. No, czyli to są rozwiązania naszego równania. Czyli jeden pierwiastek to jest 4 minus pierwiastek z 15, a drugi 4 plus pierwiastek z 15. No może sprawdźmy jeszcze, że przynajmniej jedno z nich. Prawda? Sprawdźmy sobie jedno z nich, czyli minus x kwadrat plus 8x minus 1, czyli sprawdzamy, powiedzmy, to sprawdzimy, tak? Minus 4 minus pierwiastek z 15 do kwadratu, czyli minus x kwadrat, plus 8. 4 minus pierwiastek z 15 i minus 1. Dobrze, ile to jest? Czyli to jest tak, minus
I tutaj stosuję wzór na kwadrat różnicy, czyli mam 16 minus 2 razy 4 pierwiastek z 15 plus 15 plus 8 razy 4 to jest 32 minus 8 pierwiastków z 15 minus 1. Co razem tak, 16 plus 15 to jest 31 i tu jest minus, czyli minus 31. Tu mam 2 razy 4 to jest 8, minus i minus, czyli plus 8 pierwiastków z 15 plus 32 minus 8 pierwiastków z 15 minus 1, czyli tu jest minus 31 minus minus 32, 0 i 8, czyli 0. Czyli rzeczywiście 4 minus pierwiastek z 15 jest rozwiązaniem naszego równania. No podobnie już zostawiam Tobie jako ćwiczenie, abyś sprawdził, że ten drugi pierwiastek tego równania to jest 4 plus pierwiastek z 15. A więc ważne jest dla stosowania tej formuły tutaj, aby równanie było właśnie w takiej postaci, prawda? Czyli wszystko jest po jednej stronie, a po prawej stronie stoi tylko 0.